Od dziecka warto dbać o zdrowie, a także edukować się w zakresie zdrowia. Hanna Honisz, dobry wieczór, zapraszam na rozmowę dnia. A moim gościem jest pan Paweł Fryderyk Nowak, koordynator opolskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Jubileusz 30-lecia programu. To czas na podsumowania, a także wyznaczanie nowych celów. Jak dzisiaj wyglądała konferencja w Urzędzie Marszałkowskim? Dokładnie. Wspominaliśmy najfajniejsze doświadczenia i lata wspólnej pracy, ale i również snujemy wizję na przyszłość, myślimy o dalszym jakby rozwoju. Ja osobiście uważam, że to jest moment przełomowy w naszej sieci. Jesteśmy już dorośli, dojrzali. Sprawdziliśmy się już w wielu, że tak powiem, bojach. Przez 30 lat przetestowaliśmy rozmaite rozwiązania organizacyjne. No i możemy teraz z dużą siłą, myślę, wejść w kolejny taki jakby okres i rozwijać się jeszcze dalej. I przyłączać do naszej sieci coraz większą ilość placówek, zarówno przedszkoli, jak i szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. Program promuje zdrowie. Na czym konkretnie polega? Kto może należeć do tego programu? W naszej opolskiej sieci przedszkoli szkół promujących zdrowie aktualnie działa 89 placówek. To są placówki, które, żeby przyłączyć się do naszej takiej wielkiej rodziny, muszą spełnić pewne wymagania, pewne warunki. Muszą przez rok się do tego przygotowywać, muszą się przebadać, muszą się przediagnozować, że tak powiem, pod kątem swoich problemów zdrowotnych. A w następnych kolejnych kilku latach rozwiązują krok po kroku swoje problemy zdrowotne metodami własnymi, dopasowanymi do swoich własnych potrzeb, swoich placówek, swoich dzieci, rodziców. Takie szkoły czy przedszkola dostają później certyfikat. I do czego on uprawnia? Po 3 latach szkoła, która jest w sieci i działa zgodnie z programem, takie jest założenie, może złożyć taki wniosek do nas, do kapituły. My badamy taką placówkę, czy rzeczywiście ona spełnia odpowiednie wymagania, czy jakościowo wszystko dobrze tam przebiega, czy rozwiązuje te swoje problemy zdrowotne, czy działa metodycznie zgodnie z programem i może otrzymać taki certyfikat wojewódzki. Ten certyfikat i może się uważać za szkołę rzeczywiście promującą zdrowie. Oczywiście ten certyfikat ma swoją datę ważności, jest przyznawany na 3 lata. No, bo chodzi o to, żeby przez cały czas pracować i działać, ponieważ szkoła promująca zdrowie czy przedszkole promujące zdrowie to jest po prostu proces. Proces stawania się coraz lepszym środowiskiem do uczenia się, życia, pracy, funkcjonowania. Na czym konkretnie polega ten program? To znaczy, jakie postawy są promowane w tych przedszkolach i szkołach? No są przede wszystkim postawy prozdrowotne promowane i osoby, które w nim działają, nauczyciele, liderzy, tak zwani koordynatorzy szkolni czy też przedszkolni, no, zachęcają dzieci, młodzież, a także jej rodziców i też innych pracowników placówki, bo też warto tutaj to podkreślić, że tak naprawdę mówimy tutaj o takim holistycznym podejściu do zdrowia. To znaczy myślimy o zdrowiu fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym i też myślimy o interwencjach kierowanych do całego środowiska szkolnego czy przedszkolnego, w tym również pracowników niepedagogicznych, nauczycieli, czyli tych pedagogicznych, niepedagogicznych, rodziców, no i też dzieci, tak? Czyli w takich placówkach, które są w tym programie, na pewno nie promuje się niezdrowych przekąsek? Na pewno nie. W wielu naszych przedszkolach wprowadzono konkretne już takie zasady, że rodzice nie mogą przynosić tam słodyczy, że tam nie ma w ogóle żadnych na przykład słodyczy. Więc w wielu są konkretne systemowe rozwiązania, które są ukierunkowane tylko i wyłącznie na zdrowy styl życia. Zbilansowane posiłki na pewno służą takiemu młodemu człowiekowi. Też wspólne przygotowywanie śniadań, zapraszanie się na różnego rodzaju eventy, różnego rodzaju warsztaty. Na przykład z pieczenia chleba. Na przykład z pieczenia chleba albo z kiszenia warzyw. Na przykład mieliśmy tutaj taką placówkę, która zdobyła certyfikat krajowy. Krajowy certyfikat wręcza minister edukacji narodowej, natomiast ten wojewódzki sygnuje nasz opolski kurator oświaty i marszałek województwa opolskiego. I ta placówka, o której wspomniałem,
kisiła warzywa przez cały rok na różne sposoby, w różnych formach, w różnych postaciach, angażując w to dzieci, angażując w to rodziców, całą tą swoją społeczność przedszkolną. I rzeczywiście zrealizowali swój cel, jakim było wtedy podniesienie odporności dzieci, no i promocja właśnie kiszonek jako takiego sposobu odżywiania, który ma wspomóc nasze zdrowie i naszą odporność. A w zakresie ruchu, co robi się w ramach tego programu? W zakresie ruchu też jest bardzo wiele rozmaitych rozwiązań i propozycji. I to nie jest tak, jak tutaj ktoś myśli, że to my, organizatorzy, narzucamy placówkom jakieś konkretne działania, rozwiązania. My ich tylko inspirujemy, my tylko podajemy pewne pomysły, natomiast to każda placówka sama o tym decyduje, w jaki sposób będzie realizować zajęcia w ramach upowszechniania na przykład aktywności fizycznej albo też innego elementu zdrowego stylu życia. Tak, tych elementów zdrowego stylu życia jest bardzo dużo. Tych obszarów tematycznych edukacji zdrowotnej jest bardzo wiele. I to placówki same identyfikują swoje potrzeby i same też na zasadzie inicjatywy oddolnej przygotowują pewne rozwiązania. A też zapewne zapraszają ekspertów, którzy zapraszają mogą ekspertów, podzielić się swoją wiedzą. Szkolą się u nas w naszym Opolskim Centrum Edukacji. Wykorzystują różnorodne metody aktywizujące, by rzeczywiście skutecznie o tym zdrowiu edukować. I te obszary oddziaływania są bardzo duże, bo z jednej strony, można powiedzieć, skupiamy się na dzieciach w przedszkolu czy w szkole, a z drugiej strony przy okazji rodzice mogą się doedukować. Tak, i znamy takie przypadki rzeczywiście rodziców, którzy zmienili swoje nawyki zdrowotne, dlatego że są w bliskim kontakcie ze szkołą czy przedszkolem, poprzez strony internetowe na przykład, poprzez nowe media edukuje się też rodziców i ci rodzice rzeczywiście wdrażają swoje prozdrowotne nawyki w domach. Wiemy, że edukacja zdrowotna będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy będziemy w różnych środowiskach jakby edukować, nie tylko w szkole, ale jeszcze w innych przestrzeniach, w których to dziecko przebywa i to jest jakby bardzo ważne. Na przykład zapobieganie próchnicy, gdyby było tylko w przedszkolu czy w szkole, no to marne będzie miało efekty. Oczywiście. Ale jeśli także w domu rodzice dbają o to, żeby myć zęby, żeby przypominać dziecko o myciu zębów, ale także żeby ograniczać słodycze, to z pewnością tej próchnicy będzie mniej. Oczywiście, musi być taka po prostu racjonalna kontynuacja tych działań, które są rozpoczynane w placówce oświatowej. Jakie jeszcze korzyści płyną z tego programu? Tych korzyści jest bardzo dużo, bo to są korzyści dla dzieci, lepsze zdrowie, lepszy dobrostan. To są korzyści też i dla generalnie mówiąc rodziców całego naszego społeczeństwa, ale to są też korzyści dla nauczycieli. Oni w ten sposób też mogą się zawodowo rozwijać, też mogą mieć większą satysfakcję z pracy, o czym dzisiaj się przekonaliśmy na tym naszym jubileuszu. Bardzo wiele słyszałem takich właśnie opinii. Więc myślę, że to też jest szereg rozmaitych korzyści dla samych nauczycieli. Mówił Pan o takim holistycznym podejściu, czyli nie tylko w zakresie zdrowia fizycznego, ale także tego psychoduchowego. W jaki sposób właśnie edukować młodych ludzi, ale także dorosłych, żeby lepiej sobie radzili ze stresem, który niewątpliwie oddziałuje na nasze zdrowie i może przyczynić się na przykład do różnych chorób? Tak, dzisiaj to jest ogromny jakby problem. Z badań wiemy, że to się nasila. Te problemy zdrowia psychicznego, szczególnie po tym okresie pandemicznym, są dosyć zauważalne. One bardzo mocno wiążą się dzisiaj z korzystaniem z tych nowych mediów, z mediów społecznościowych, z nowoczesnych, nowych urządzeń elektronicznych i w szkołach próbuje się dzisiaj właśnie w ten sposób wprowadzać taką dietę też informacyjną i próbuje się wprowadzać pewne rozwiązania, by ograniczać korzystanie z telefonów komórkowych czy mediów społecznościowych. Próbujemy jakby wracać do korzeni i spotykać się razem ze sobą, twarzą w twarz, bawić się razem ze sobą nie poprzez ekrany, tylko po prostu na żywo, więc w tym kierunku to idzie i najczęściej takie rozwiązania są promowane w naszych placówkach. Dbałość też o dobre relacje, na przykład koleżeńskie, przyjacielskie, z pewnością niweluje ten poziom stresu i pomaga nam radzić sobie z naszymi problemami. Dokładnie, to jest bardzo jakby istotne. Co jeszcze? Warto podkreślić, że tak naprawdę wszystkie placówki oświatowe w naszej Polsce mają jakby obowiązek edukować o zdrowiu, bo to wynika z naszej podstawy programowej. Natomiast te placówki, które są w sieci, robią to w sposób ponadprogramowy.
robią coś więcej niż oczekuje tego od nich Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dlatego też warto doceniać te placówki. Dzisiaj nasza uroczystość, nasz jubileusz temu między innymi służył, by podziękować tym wszystkim osobom za ich zaangażowanie i wkład w swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą. Ile przedszkoli i szkół należy do tego programu? Już jest certyfikowane. To jest tak, że od początków naszej działalności przez te ostatnie 30 lat 139 placówek skorzystało z naszego wsparcia, takiego kompleksowego, i większość tych placówek uzyskało ten certyfikat wojewódzki. 18 dokładnie placówek w historii naszej działalności uzyskało certyfikat krajowy, czyli ten, który w Warszawie przyznaje minister edukacji narodowej. I warto też powiedzieć, że to jest ogromny wysiłek, ponieważ nie tylko trzeba udowodnić zaangażowanie, ale też trzeba udowodnić skuteczność swojego działania. I są specjaliści, którzy to sprawdzają. Jest specjalna kapituła, która decyduje o tym, czy dana placówka zasługuje już na to, by mogła otrzymać taki certyfikat. Jak pan ocenia poziom świadomości właśnie takiej okołozdrowotnej wśród dzieci i dorosłych? Bo tak jak pan wspomniał, trzeba zdiagnozować, jakie są problemy, później wykazać, że szkoła czy przedszkole sobie radzi z tymi problemami, czy poradziła sobie już. Czy na starcie mamy wysoką tą świadomość właśnie dbania o zdrowie, czy jeszcze wciąż jest wiele do zrobienia? Wbrew pozorom świadomość mamy dosyć dużą. Zarówno my dorośli, jak i dzieci wiemy, co jest dobre, co jest złe, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Natomiast nie stosujemy się do tych zasad. Natomiast z tym mamy problemy. Z dobrymi nawykami. Z dobrymi nawykami. Stąd właśnie w takich placówkach stawiamy nie tyle na przekaz wiedzy, informacji o tym, co jest zdrowe, a co niezdrowe, tylko my próbujemy kształtować odpowiednie postawy wobec zdrowia. My próbujemy kształtować umiejętności, no i też nawyki. To są bardzo ważne elementy, które w edukacji zdrowotnej, takiej nowoczesnej, są dzisiaj tak naprawdę priorytetem. I tym bardziej potrzebna jest ta współpraca z dorosłymi, z nauczycielami i z rodzicami, żeby te nawyki u dzieci kształtować. Dokładnie. Trudno jest je wykształtować, kiedy rodzice żyją innym stylem życia, a dziecko właśnie przychodzi i mówi: mamo, od dzisiaj na przykład będziemy jeść więcej warzyw. A mama na przykład nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać częściej warzywa do posiłków. Dokładnie. Bardzo. Cechą charakterystyczną naszego programu jest to, że silnie placówki współpracują z rodzicami. Po pierwsze realizują program swój, po drugie współpracują z rodzicami, a po trzecie próbują wytworzyć pewnego rodzaju atmosferę zdrowia w swojej placówce, tak zwany etos zdrowia. To jest coś, co jest trudne do opisania. To jest taki niepisany program, który można by tak w skrócie powiedzieć, polega na tym, że jak wejdziemy do takiej placówki, to od razu zauważamy, czujemy, że oni się tym interesują, że oni się tym zajmują, że ta wartość, jaką jest zdrowie, tutaj w tej placówce jest, istnieje, króluje. To bardzo potrzebny program i wiedza, nie tylko dla młodych ludzi. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Fryderyk Nowak, koordynator opolskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.